No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Słuchajcie, ten moment, kiedy można powiedzieć, a nie mówiłem, jest zawsze bardzo przyjemny, a szczególnie jest przyjemny, jeśli chodzi o Wiedźmina od Netflixa, który okazał się być dokładnie tym, mowa o trzecim sezonie, dokładnie tym, co przewidywaliśmy. Czy przed sezonem nie mówiliśmy, że czeka nas jazda bez trzymanki, czy nie mówiliśmy, że Netflix odpiął wrotki i że teraz będzie naprawdę grubo, nawet biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy w pierwszym i w drugim sezonie? No i dokładnie tak było, a wszystkie te obietnice pani Lauren Hissrich o tym, że teraz będzie bliżej Sapkowskiego, no można śmiało było włożyć między bajki i te 5 odcinków, czyli ta pierwsza połowa powiedzmy, trzeciego sezonu dobitnie nam to udowodniła. Bo okej, było ileś tam scen, które odwoływały się do oryginału Andrzeja Sapkowskiego, było ileś takich momentów, gdzie można było pomyśleć, o, to mniej więcej jak w książkach, prawda? Tylko cóż z tego, jeśli wszystko to, co pokazano w trzecim sezonie, w ogóle rozwalało te rzeczy, które były pokazane w pierwszym, a w szczególności w drugim. Te z drugiego nie miało już kompletnie żadnego sensu. Ta podbudowa, którą tam starano się jakoś zarysować, nie miała żadnego sensu. Nie wnosiła do trzeciego sezonu absolutnie nic. Co więcej, nawet jeśli zamysł twórców przed trzecim sezonem był taki, że może troszkę wierniej, że może trochę więcej tego Sapkowskiego, że może zrobimy kalki po prostu z jakichś scen, to zagrałoby dużo lepiej, gdyby wcześniej była podbudowa właśnie postaci, scen, jakichś konkretnych wątków, a tego zabrakło, bo w drugim sezonie zdecydowano się pokazać kompletne bzdury. I już oczywiście nie wspominając o tym, że po prostu było nudno i to z odcinka na odcinek. I to nie jest tak, że to jest moje zdanie, choć na przykład ostatnio komentowałem tutaj taki tekst serwisu na temat, jakoby na całym świecie zachwycano się tym Wiedźminem, tym trzecim sezonem. A w Polsce oczywiście jak zawsze biednie, jak zawsze po prostu narzekanie, malkontenctwo, krytykanstwo, a cały świat, jak długi i szeroki, jednak tego Wiedźmina chwalił i jak się okazuje, to jednak tak nie do końca jest prawda, o czym przekonują po prostu suche, konkretne liczby. No najdobitniej pokazuje nam to audience score, widzimy jak biedne są te wartości i okej, być może nie jest to poziom Blood Origin, który sięgał dna i faktycznie jest ciut wyżej i jest ciut lepiej pod tym względem, ale hej, mówimy o flagowcu Wiedźmina, serialowi, który jeszcze nie tak dawno miał przecież być nową grą o tron dla tej platformy. Oczywiście już pierwszy sezon to dość mocno zweryfikował. No i widzimy, że fani po prostu są rozczarowani, hurtowo przyznają dość niskie oceny i wątpię, żeby to byli sami Polacy, którzy, jak to się mówiło, mają ten patriotyczny filtr. Ba, idźmy dalej, mamy przecież tą statystykę oglądalności poszczególnych odcinków Wiedźmina i widzimy, że otwarcie tam było powiedzmy na jakimś dość konkretnym poziomie, chociaż i tak było ono o 15% gorsze niż w sezonie drugim, to już każdy kolejny odcinek przynosił nam bardzo konkretne spadki. No i to też dobitnie pokazuje, że widzowie tracili zapał, tracili chęć, tracili entuzjazm, o ile jeszcze podchodzili w ogóle do tego trzeciego sezonu z jakimkolwiek, bo na przykład to ostatni sezon Henry'ego Cavilla, więc chcieli pooglądać. Tak widać, że każdy kolejny epizod ich zniechęcał. I o ile moim zdaniem piąty odcinek miał ciekawy zamysł na siebie, realizacja to jest jakby inna sprawa, ale miał ciekawy pomysł, tak wielu widzów już pewnie się o tym nie przekonało, bo po prostu rozczarowanie tymi pierwszymi epizodami było tak duże, że pomyśleli, aha, czyli widzę, jedziemy z dartą płytą, tak jak w drugim sezonie, dobra, dziękuję. A już najdobitniej skalę upadku pokazuje to, że Wiedźmin zaledwie przez kilka dni utrzymywał się w tym takim rankingu top 10
Netflixa, gdzie naprawdę byliśmy w okresie roku, gdzie jakieś hity nie wychodziły, gdzie ciężko było o jakąś wymierną konkurencję dla tego Wiedźmina, tego flagowca powiedzmy, Netflixowego, a mimo to ten trzeci sezon, te pierwsze 5 odcinków, pierwsza część tego sezonu spędziła w tej liście top 10 zaledwie kilka dni. I co go pokonało? No jakiś dokument o na przykład amerykańskich gladiatorach, jakiś niszowy serial Is It Cake, czy jakaś komedia, wiecie, z takiego naprawdę marnego gatunku. I wszystko to wyprzedzało Wiedźmina na tej liście top 10, gdzie tak naprawdę przy tak marnej konkurencji w tym czasie, w którym się znajdowaliśmy, to ten Wiedźmin powinien po prostu na tej liście znajdować się przez długi, długi czas. I trochę w cieniu tego wszystkiego, tych spadających ocen, tych negatywnych recenzji, pojawił się zwiastun tej drugiej połówki, a właściwie tych trzech finałowych odcinków sezonu. I wiecie co, gdyby nie cały ten kontekst dookoła, gdybym nie wiedział tego wszystkiego, co wiem o Wiedźminie, o twórcach, o tym, co się dzieje wokół tej produkcji, to mógłbym stwierdzić, no okej, nieźle to wygląda, tylko że ja to wszystko wiem i też wiem o tym, że powrzucano tam pewnie wszystkie możliwe jakieś fajniejsze sceny, jakie po prostu w tych trzech odcinkach udało się zebrać. Usiedli marketingowcy, usiadł jakiś PR i stwierdzili, dobra, wrzućmy co się da, żeby jeszcze jakoś tych ludzi przyciągnąć, że oto będzie dynamicznie, że będzie fajnie, że będzie się działo, że będzie walka. I okej, można nawet stwierdzić, wygląda to jakoś, aczkolwiek tematy typu Yennefer z mieczem za plecami, no niezmiennie mnie cieszą, taki vibe Go Galadriel, wiecznie żywy. I przyznam się szczerze, że ja już naprawdę nie mam oczekiwań absolutnie żadnych, one są zerowe w stosunku do tych finałowych trzech odcinków. No ja bym chciał, żeby jakoś tak w miarę godnie pokazali to, co się dzieje na tym Tanet. Żeby naprawdę walka Geralta z Vilgefortzem została pokazana na jakimkolwiek poziomie. Żebyśmy tam zobaczyli coś takiego, że tak stwierdzimy, będzie się można uśmiechnąć i okej, no, to im w miarę wyszło. To jest ten poziom oczekiwań, prawda? Bo normalnie mamy tam materiał na epickie rzeczy, jakbyśmy to w kinie oglądali, ten cały przewrót na Tanet, to co tam się działo, jak czarodzieje się lali, jak Ciri wieszczyła, jak wkroczyli Skojatel, no to wszystko jest po prostu na epickie rzeczy, ale wiem, że Netflix tego nie pokaże, bo już widzę te spowolnienia czasu. Już widzę w tym zwiastunie tą znowu śmiesznie bryzgającą krew, te marne CGI. Co prawda ciężko powiedzieć coś o dialogach, ale jeśli będą na tym samym poziomie co w pierwszej połówce, to za wiele się nie spodziewam. No i tyle, Vilgefortz, Geralt. Jak chcę zobaczyć, jakim to wyjdzie. Spodziewam się najgorszego, mam nadzieję, że choć minimalnie zostanę pozytywnie zaskoczony, ale się nie nastawiam. I wiecie co, jeśli ta oglądalność, zainteresowanie i oceny Wiedźmina naprawdę lecą na mordę, mimo tego, że Henry Cavill dalej jest jeszcze w tej produkcji, jest w tym trzecim sezonie, możemy go oglądać, to wyobraźcie sobie, co będzie się działo w czwartym sezonie. Czy to jeszcze w ogóle kogokolwiek będzie obchodziło? Czy to was będzie jeszcze obchodziło? Nie wiem, choć się domyślam. Dajcie znać w komentarzach i dajcie znać też w komentarzach, co myślicie o tym zwiastunie mega chaotycznym, mającym jakieś momenty, zalążki czegoś dobrego, ale pamiętajcie, to jest tylko zwiastun i tak naprawdę trailer trailerem, a sezon i te trzy odcinki to może być po prostu kopiuj wklej z tego, co już widzieliśmy w tej pierwszej połówce i ja się właśnie na to nastawiam. A w tym materiale to już wszystko, komentarze są do waszej dyspozycji. Ja się już żegnam. Cześć.